Zamieniliśmy chłodną Europę na ciepły klimat Emiratów Arabskich. Przyjechaliśmy tutaj, by potrenować i złapać trochę ciepła. Woda, piasek, idealne warunki na to, żeby spędzać urlop. Oczywiście zespół VPD tego nie robi, oni tutaj przyjechali potrenować, ale mówię, jak jesteśmy niedaleko, to może sprawdźmy, jak wygląda ta słynna budowla. I oto ona. No, widok nie jest idealny, musicie przyznać. Nie jest tak jak na wszystkich zdjęciach reklamujących to piękne miasto, ale po prostu są dwa powody. Jeden, dookoła miasta panuje burza piaskowa, a druga jest niska temperatura w stosunku do tego, co jest ogólnie tutaj codziennie, bo to jest tylko 28, 27, 26 stopni. No i ta wilgotność powietrza jest taka, że widok nie jest idealny, ale zaliczyłem już kąpiel w morzu. Idziemy na tor. Zawsze zastanawiałem się nad tym, jak wyglądać może trening kartingowy. W głowie, pewnie jak większość, widziałem setki kółek wykonywanych jedno po drugim przez kierowcę. Obserwując jednak to, co robił zespół VPDR, trochę się zdziwiłem. Zanim jednak opowiem Wam, co mnie tak zaskoczyło, najpierw odpowiedź na pytanie, dlaczego austriacki zespół z Niemcami i Austriakami w składzie pojechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by trenować. Jest kilka powodów, dlaczego tutaj. Po pierwsze, dlatego, że ten tor jest niesamowity, z rewelacyjnym wręcz zapleczem. Możemy spokojnie zmieniać sobie konfigurację toru, co daje nam duże możliwości do treningu. Staramy się wycisnąć ostatnie poty z naszych kierowców. Chcemy, by jechali na swoich limitach. Szukając różnych linii przejazdu. Oczywiście mamy kamery, mamy GoPro, używamy wszystkich możliwych dostępnych danych do tego, by poprawić czasy i przede wszystkim umiejętności naszych kierowców. Szefostwo zespołu pracowało też bardzo nad Team Spirit. Wspólne posiłki to jedno, ale po każdej części treningu, w której to kierowcy pracowali nad czymś konkretnym, spotykali się oni na odprawie, w której wspólnie wyciągali wnioski ze swoich wyników. Widać było, że samym kierowcom też podoba się ta formuła ciężkiego treningu. Mieliśmy sporo czasu na to, by potrenować technikę jazdy, wyprzedzanie, blokowanie, a przy tym mieliśmy sporo zabawy. Jesteśmy tutaj, by trenować, by zdobywać doświadczenia, a przede wszystkim po to, by być lepszym kierowcą. Wracając do samego treningu, poza czystą jazdą, kierowcy pracowali też m.in. nad siłą. Przykładem było ćwiczenie, w którym 5 kółek toru Al Ain Raceway mieli przejechać kierując tylko prawą ręką, a później zmiana lewą ręką. Każde użycie ręki dodatkowo to były pompki do zrobienia później. Również czasy odbiegające znacznie od wyników kierowców klasyfikowały się do robienia pompek. Co mnie szczególnie się spodobało, nawet Mats, który jest trenerem, robił pompki. Treningi zaczynały się codziennie o godzinie 14, a kończyły około 22, kiedy to już było ciemno. To jedna z niewielu możliwości, by trenować jazdę przy sztucznym świetle. To też był jeden z aspektów treningów Al Ain. No i tak minął drugi dzień w Emiratach. Trzeciego dnia, poza kolejną solidną dawką treningu, zrobiliśmy też sesję kierowcom, ale o tym w następnym odcinku.